Drodzy, szał totalny, szał absolutny, totalna ekscytacja, bo dzisiaj walentynki! Święto miłości, święto szaleńców, czas zakochanych! Czyli dzień wyjątkowy, czerwono-różowo-pierdzioszny, z fiurfiurkami, z misiami, z czekoladkami, okraszony płatkami róż i całą masą słodkości. Miłość rośnie pośród nas, a jak miłość, a jak walentynki, to obiecany walentynkowy tag książkowy. Ten prześwietny tag wymyśliła Anitka z vloga Book Review, ale niestety Anitka nam się potwornie rozchorowała. Zanim jednak Anitka się nam totalnie rozchorowała, to obmyśliła pytania i dała mi zielone światełko tagowe. Dla Anitki mnóstwo miłości, mnóstwo zdrówka i buzioli. Buziolki! A mi nie pozostaje nic innego, jak odpowiedzieć na te 15 wspaniałych, książkowo-miłosnych pytań. Zaczynamy! Ulubiona historia miłosna. To jest bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że moją najukochańszą powieścią o miłości są Niebezpieczne związki Pierre'a Chaudreleau de la Clos. Intryga, XVIII wiek, libertyni i przemyślane okrucieństwo z nutką prawdziwej miłości. Cudowna! Największe książkowe ciacho. Może i wyjdę na strasznego obżarciucha, ale to pewnie wszystko dlatego, że był tłusty czwartek, no i co ja na to poradzę, że moim ukochanym ciastkiem literackim jest Domek z piernika Baby Jagi z baśni Jasi Małgosia braci Grimm. Om nom 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 nom, pożarłabym i nic mi nie zrobicie. Ulubiona książkowa para. Już wczoraj wam zdradziłam przy okazji mojego filmiku Top 5 ukochanych par literackich i powtórzę raz jeszcze. To Emma Woodhouse i George Knightley z Emmy autorstwa Jane Austen. Uwielbiam ich perypetie i doskonałą historię miłosną. Para, która działa tobie na nerwy. Tutaj miałam twardy orzech do zgryzienia, bo nie chciałabym wspomnieć o żadnych tam Greyach i odcieniach szarości, ale wybrałam. Najbardziej drażniącą mnie parą w literaturze jest Jay Gatsby i Daisy Buchanan z Wielkiego Gatsby'ego. Nic na to nie poradzę, że ta para drażni mnie jak mało kto. On jest po prostu zaślepiony, ona jest wstrętną manipulatorką. Razem są po prostu nieznośni i za każdym razem jest mi szkoda Jaya, który karmi się mrzonkami, a ona tak wstrętnie nim manipuluje. Po prostu nie cierpię ich. No ale gdyby nie Daisy, to nie byłoby całej tej historii. Więc z drugiej strony. Klasyka romansu, ulubiona książka. I tutaj odpowiedź jest tylko jedna. Emma Jane Austen. Najsmutniejszą historią miłosną, jaką kiedykolwiek przeczytałam, są dla mnie bezapelacyjnie Wichrowe wzgórza Emily Bronte. Historia Heathcliffa i Kathy porywa, unosi i rzuca o glebę z łoskotem, bo to przecież jedna z sióstr Bronte, a one uparły się, żeby unieszczęśliwiać swoich bohaterów. Niemniej jest to moja ukochana, nieszczęśliwa historia miłosna. Najlepszy książkowy pocałunek. I tutaj zarówno w ekranizacji, jak i w książce idealnym pocałunkiem jest pocałunek Retta Butlera i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. Te ich uściski pełne ognia, te ich pocałunki, niepocałunki i usta stworzone do całowania. Idealne. Najlepsza miłosna ekranizacja. I tutaj absolutnie klasycznie jest to kultowy już serial BBC na podstawie Dumy i uprzedzenia Jane Austen. Colin Firth jako pan Darcy to jedyny i słuszny wybór. Pamiętam emocje, jakie towarzyszyły pierwszemu seansowi, moje okrzykiwania i pokrzykiwania na bohaterów, bo w końcu ile można czekać na to wyznanie prawdziwej miłości? Ulubiony autor piszący miłosne historie. I tutaj jest znowu tylko jedna autorka, Jane Austen, bezapelacyjnie najlepsza twórczyni romansów i powieści obyczajowych. Najgorszy romans wszechczasów. I tutaj krótko i zwięźle. Wszelkie Greye, wszelkie Edwardy i wszelkie odcienie szarości. Nie, nie i jeszcze raz nie. Duma i uprzedzenie i piosenka, jaka kojarzy mi się z tą powieścią. Ja wiem, że miało być romantycznie, że jakiś tam Lionel Richie czy inna Celine Dion mieli wyskoczyć, ale no ja nic na to nie poradzę, że jak Duma i uprzedzenie, że jak Pride i Prejudice, to jedyną piosenką, jaka przychodzi mi na myśl jest Gangsta's Paradise, Coolio. Tak, jest o dumie i jest o uprzedzeniach. Nic na to nie poradzę. Ostatni romans, historia miłosna, przy której się wzruszyłaś. To były wielkie nadzieje Charlesa Dickensa. Podwywałam, pochlipywałam, jęcząc nad losami biednego Pipa i dumnej Estelli.
poruszyła mnie historia bardzo, bardzo, czego zupełnie się tak naprawdę nie spodziewałam. Ale jak to jest napisane, miodzio? Czerwień to kolor miłości, więc ulubiona książka z czerwoną okładką. To wpasuje się tutaj w walentynkowy klimat i będzie gorąco, parno i duszno, czyli Kochanek Marguerite Duras. Ma czerwono-różową okładkę, czego niestety nie widać, ale widać o tutaj. Jaki ta opowieść ma klimat, coś doskonałego. Ulubiona historia miłosna z dzieciństwa. I dla mnie jest to historia Ani i Gilberta z Ani z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery. Te ich końskie zaloty, to ich dogadywanie sobie i docinanie. I ten ich pierwszy pocałunek. Pamiętam, jak serce mi tłukło, jakie miałam wypieki. I do dzisiaj mam do tej pary największy sentyment. A na zakończenie pytanie życia bardzo w stylu Jane, czyli jesteś rozważna czy romantyczna? Jestem jak najbardziej rozważna, chociaż totalnie zgadzam się z cytatem z mojego ukochanego targowiska próżności Tanqueraya. Bez wątpienia lepiej jest kochać mądrze, jednak kochać szalenie lepszym jest niż nie kochać wcale. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że mój pierwszy tak wam się spodobał. A ja zapraszam was do podawania własnych odpowiedzi w komentarzach poniżej. Jeszcze raz ślicznie dziękuję Anitce z vloga Book Reviews. Dziękuję, kochana, i macham do ciebie. A ja dzisiaj taguję Darkę z kanału Więcej Książków, Agę z kanału Czytam Sobie i Ewelinę Mierzwińską. Podejmijcie wyzwanie, dziewczyny! A my widzimy się już w poniedziałek. Do zobaczenia, pa, pa!